W poprzednim filmie obliczyliśmy całkowitą sumę kwadratowych odchyleń od wartości średniej dla tych 9 liczb, które stanowią naszą próbę losową, naszą próbę statystyczną i obliczyliśmy, ile tutaj mamy stopni swobody, czyli obliczyliśmy te dwie liczby, których stosunek daje wariancję tej próby losowej. W tym filmie zajmiemy się uwzględnieniem faktu, że te dane są podzielone na trzy grupy, na trzy takie mniejsze próbki. Poprzednio po prostu wzięliśmy je wszystkie razem, wrzuciliśmy do jednego worka i obliczyliśmy wariancję. A teraz uwzględnimy to, że one są podzielone na trzy grupy i spróbujemy rozdzielić tę sumę kwadratów, tych kwadratowych odchyleń na tę część, która jest związana z odchyleniami ze zmiennością wewnątrz grup i na tę część, która jest związana ze zmiennością pomiędzy grupami. Więc zaczniemy od obliczenia sumy kwadratowych odchyleń wewnątrz grup. W oznacza wewnątrz. Czyli będziemy teraz uwzględniać tylko odchylenia wewnątrzgrupowe. Żeby to obliczyć, to będziemy badali zmienność odchylenia tych danych statystycznych od średniej dla danej grupy. Czyli na przykład tutaj mamy trójkę. No to bierzemy trójkę, odejmujemy wartość średnią, ale dla tej grupy. Nie wartość średnią dla całej próby, która była 4, tylko wartość średnią, która jest równa 2 dla tej grupy. Odjąć 2 do kwadratu. Dodać dla tego elementu mamy 2, odjąć 2 do kwadratu. I wreszcie dla tego trzeciego, który jest równy 1, mamy 1, odjąć średnia dla tej grupy, czyli 2 do kwadratu. Podobnie postąpimy z kolejną próbką, z tą próbką w drugiej kolumnie. Tutaj średnia wartość dla tej kolumny jest równa 4. Czyli musimy napisać tak, 5, bo to jest pierwszy element, odjąć wartość średnia, czyli 4 do kwadratu. Dodać 3, odjąć wartość średnia, czyli 4 do kwadratu i dodać 4, odjąć 4 do kwadratu. No i podobnie z trzecią kolumną. Tutaj wartość średnia jest równa 6, czyli od piątki odejmujemy szóstkę do kwadratu, dodać od szóstki odejmujemy szóstkę, podnosimy do kwadratu i dodać 7, odjąć wartość średnia, czyli 6 do kwadratu. No teraz trzeba obliczyć te wartości. 3 odjąć 2 to jest 1, do kwadratu to jest 1, tutaj mamy 0 i dodać 1 odjąć 2 to jest minus 1 do kwadratu, czyli z pierwszego wiersza dostajemy w sumie 2. Dobrze, tutaj mamy 5 odjąć 4 to jest 1, do kwadratu to jest 1, 3 odjąć 4 to jest minus 1, do kwadratu to będzie 1 i tutaj mamy 0, czyli znowu 2 z drugiego wiersza. No i wreszcie z trzeciego wiersza mamy 5 odjąć 6 to jest minus 1, do kwadratu to będzie 1, dodać 0 i dodać znowu 1, czyli znowu dodać 2. Czyli ta suma kwadratów odchyleń od wartości średniej wewnątrz grup będzie równa w sumie 6. Ta suma jest równa 6. No dobrze, a ile tutaj mamy stopni swobody? Zastanówmy się. Dla każdej grupy obliczyliśmy średnią i liczyliśmy odchylenia kwadratowe od tej średniej dla każdej grupy. Czyli na przykład dla pierwszej grupy, która się składa z trzech elementów, obliczyliśmy wartość średnią. Czyli z tych trzech nie wszystkie będą niezależne, no bo tak jak w poprzednim filmie było, jak mamy wartość średnią z trzech elementów, no to jak znamy dwa z nich, no to znając wartość średnią możemy obliczyć ten trzeci, czyli tylko dwa są niezależne wewnątrz jednej grupy. Tak samo będzie w drugiej grupie, tak samo będzie w trzeciej grupie, czyli w każdej grupie mamy tylko dwa niezależne elementy. No gdyby ich było nie 3, a jakaś ogólna liczba m, to byśmy musieli po prostu w każdej grupie od liczby m, która oznacza liczbę elementów w danej kolumnie, odjąć 1, a ta jedynka związana jest z tym, że mamy obliczoną wartość średnią. Kolumn mamy n, czyli mamy n razy m mniej 1 stopni swobody w tym wypadku. Czyli mamy n razy m mniej 1 stopni swobody w tym wypadku dla tej wariancji wewnątrzgrupowej swobody. No i w tym konkretnym przykładzie, kiedy n jest równe 3 i m jest równe 3, no to mamy n razy m minus 3, czyli n, czyli 3 razy 2 to jest 6. W tym wypadku mamy 6 stopni swobody. Dobrze, a teraz zajmijmy się zmiennością pomiędzy różnymi grupami. Tutaj uwzględniliśmy zmienność
wewnątrz poszczególnych grup i sumowaliśmy te zmienności. A teraz obliczmy sobie taką inną sumę kwadratowych odchyleń. To będzie suma kwadratowych odchyleń pomiędzy grupami. P będzie oznaczało pomiędzy. Pomiędzy grupami napiszę może. No i ile ona będzie równa? No żeby uwzględnić tylko zmienność pomiędzy grupami, to musimy tym razem pominąć zmienność wewnątrz grup. I zrobimy to w ten sposób, że wewnątrz grupy zastąpimy wszystkie elementy wartością średnią. Czyli zamiast trójki weźmiemy dwójkę, zamiast dwójki dwójkę, zamiast jedynki dwójkę. Czyli w ten sposób pominiemy tę zmienność, jaka jest wewnątrz grupy. Wpiszemy wartość średnią dla grupy, a będziemy mierzyli odchylenie od tej wartości średniej dla grupy od wartości średniej dla całej próby, która była równa 4, którą obliczyliśmy w poprzednim filmie. Czyli zamiast tego elementu mamy 2 odjąć 4, zamiast tego elementu też bierzemy dwójkę, czyli wartość średnią i mierzymy odchylenie od średniej dla całej próby, czyli od 4. No i tak samo dla tego elementu. Zastępujemy go dwójką, czyli wartością średnią dla tej małej próbki, dla tej zielonej grupy i odejmujemy od wartości średniej dla całej próby. Widzimy, że mamy 3 razy to samo. Mogłoby napisać po prostu 3 razy 2 odjąć 4 do kwadratu. No i tak samo będzie dla tych kolejnych próbek, dla tych kolejnych kolumn w naszej tabeli. Więc tym razem już od razu napiszę, że będzie dodać 3 razy, dodać 3 razy, no i teraz mierzymy odchylenie tej wartości średniej dla tej grupy od wartości średniej dla całej próby, czyli od 4. No i tak samo dla tej pomarańczowej kolumny mamy dodać 3 razy i teraz od wartości średniej dla tej próbki, dla tej kolumny, czyli 6, odejmujemy wartość średnią dla całej próby, czyli odejmujemy 4. No i teraz wystarczy obliczyć, ile to będzie. Będziemy mieli sumę tych kwadratowych odchyleń pomiędzy różnymi grupami z pominięciem zmienności wewnątrzgrupowej. No więc 2 odjąć 4 to jest minus 2, do kwadratu to jest 4. Mamy 3 takie składniki, czyli 4 razy 3 to będzie 12. Dodać, no z tego składnika będziemy mieli po prostu 0, bo 4 odjąć 4 to jest 0. I dodać 3 razy 6 odjąć 4, czyli znowu 6 odjąć 4 to jest 2, do kwadratu to jest 4. 3 razy 4 to jest 12. Czyli w sumie dostajemy, że to jest razem 24. No i to jest ta suma kwadratowych odchyleń od wartości średniej, która uwzględnia zmienność tylko pomiędzy różnymi grupami, a pomija zmienność wewnątrzgrupową, którą obliczyliśmy tutaj po prawej stronie. No dobrze, a teraz jeszcze zastanówmy się, ile tutaj jest stopni swobody. Liczyliśmy odchylenia tych wartości średniej dla grup od wartości średniej dla całej próby. No to tych wartości średnich mamy 3, czyli zaczynamy od 3 stopni swobody. Ale tak jak sprawdziliśmy w poprzednim filmie, średnia z tych średnich dla grup jest równa średniej dla całej próby. Czyli tak naprawdę z tych 3 tylko 2 są niezależne, no bo jeżeli znamy średnią dla całej próby, to możemy, znając 2 z tych średnich dla grup, obliczyć tę trzecią. Wszystko jedno, czy pierwszą i drugą znamy, trzecią wyliczymy. Możemy znać na przykład pierwszą i trzecią i obliczyć drugą. W każdym razie musimy pomniejszyć liczbę stopni swobody, która jest równa 3, o 1, czyli stopni swobody będziemy mieli tylko 2. W ogólności, kiedy mamy n kolumn, n takich próbek, to musimy od n odjąć 1, w związku z tym, że obliczyliśmy średnią z nich wszystkich i uwzględnialiśmy ją w obliczaniu tej sumy kwadratowych odchyleń. Czyli w ogólności tych stopni swobody będzie n odjąć 1 stopni swobody dla tej wariancji pomiędzy grupami, stopni swobody. No i w tym konkretnym przypadku, kiedy n jest równe 3, no to ta liczba będzie po prostu 2. No i wszystko to liczyliśmy po to, żeby teraz zobaczyć, jak ta całkowita suma kwadratowych odchyleń rozkłada się na te dwie części. Ta całkowita suma kwadratowych odchyleń była równa 30 i było z nią związane m razy n minus 1, czyli 8 stopni swobody. To ja może to wszystko tutaj jeszcze raz przepiszę. Czyli ta całkowita suma kwadratowych odchyleń była równa
30, a stopni swobody mieliśmy 8. W ogólności te 8 stopni swobody to było n razy m odjąć 1. To tyle było stopni swobody. Stopni swobody. No dobrze. Obliczyliśmy potem sumę tych kwadratowych odchyleń tylko wewnątrz grup, uwzględniających zmienność tylko wewnątrz grup. No to ta liczba wyszła równa 6. No i stopni swobody tutaj mieliśmy 6. A w ogólności wzór był taki, jak tutaj jest napisane, czyli n razy m minus 1. Tyle było stopni swobody. No i trzecia wielkość, jaką obliczyliśmy, to była ta zmienność pomiędzy grupami. I suma tych kwadratowych odchyleń pomiędzy grupami była równa 24. I tutaj mieliśmy tylko 2 stopnie swobody, a ogólny wzór na liczbę tych stopni swobody był równy n minus 1. No i widzimy teraz, że ta całkowita suma kwadratowych odchyleń, która była równa 30, jest sumą tych sum kwadratowych odchyleń wewnątrz grupowych i tych odchyleń pomiędzy grupami, no bo 6 dodać 24 to będzie 30. Czyli podzieliliśmy tę liczbę 30, tę wariancję całkowitą, na takie dwa składniki. No i zauważcie też, że stopnie swobody również się dodają. To znaczy 6 dodać 2 daje 8. No i możemy sprawdzić, że te ogólne wzory, które tutaj są napisane, również się sumują. Te dwa dolne dają w sumie ten trzeci. To jest bardzo prosty rachunek, więc go teraz wykonam. N razy m odjąć 1 to jest to. Dodać n odjąć 1, czyli to. No to będzie tak. N razy m odjąć n po wymnożeniu, dodać n, odjąć 1. N się odejmie i zostaje rzeczywiście n razy m odjąć 1. Czyli dokładnie to, co tutaj mamy napisane. Czyli stopnie swobody również się sumują. Widzimy zatem, że bardzo ładnie podzieliliśmy tę wariancję związaną po prostu z odchyleniami od średniej dla całej próby na tę część, która jest związana ze zmiennością wewnątrz grup i na tę część, która jest związana ze zmiennością pomiędzy grupami. No i to nam się przyda do tego, że w następnym filmie będziemy chcieli przetestować pewną hipotezę statystyczną. Jak liczyliśmy wariancję dla całej naszej próby, to nie uwzględnialiśmy tego, że te liczby są podzielone na trzy grupki. No i teraz możemy na to popatrzeć w ten sposób, że powiedzmy, że w ramach jednej takiej grupy, to my zakładamy, że mierzymy tę samą wielkość, że to są na przykład wyniki pomiaru tej samej wielkości. I tutaj rozrzut, który jest, to jest związany z jakąś niepewnością pomiarową, z jakąś losowością. Tak samo powiedzmy, że wiemy, że ta druga kolumna to też jest pomiar tej samej wielkości. Tutaj jest pewien rozrzut losowy i tak samo w tej trzeciej jest pewien losowy rozrzut. Ale teraz powstaje pytanie, czy te trzy kolumny również dotyczyły pomiaru tej samej wielkości, czy może dotyczyły pomiaru różnych wielkości. I żeby rozstrzygnąć to pytanie, to przebadamy pewną hipotezę statystyczną w następnym filmie i odpowiemy sobie na to pytanie. Jak bardzo prawdopodobne jest to, że te trzy kolumny reprezentują pomiar tej samej wielkości, a jak prawdopodobne jest to, że one reprezentują pomiar różnych wielkości? No i teraz to, co tutaj obliczyliśmy po prawej stronie, czyli to, co będzie po podzieleniu tej sumy kwadratowych odchyleń wewnątrzgrupowych przez liczbę stopni swobody, czyli 6 podzielone przez 6, to w statystyce się nazywa średni kwadratowy błąd losowy. Natomiast to, co mamy po lewej stronie, czyli tę sumę kwadratowych odchyleń pomiędzy grupami podzieloną przez odpowiadającą jej liczbę stopni swobody, to się nazywa średni kwadratowy błąd zabiegowy. No i w następnym filmie skorzystamy z tych dwóch wielkości po to, żeby przetestować tę hipotezę statystyczną, o której mówiłem, i sprawdzić, czy mierzyliśmy tutaj tę samą wielkość trzy razy, czy może mierzyliśmy różne wielkości.